Cześć, siemane, witajcie, z tej strony Mr. Adam 15 i witam serdecznie w kolejnym odcinku sprawdzania map. Niesamowite, ale mamy piękną mapę, jakąś wrzosy. Wrzos od Szarpiego, pozdrowienia serdeczne, a ja przyznam się szczerze, że osobiście słyszałem o tej mapie, ale nigdy nie widziałem, co się z nią dzieje, w jakim jest stanie. Aż tu proszę bardzo. Mamy ją w Domladzie. Proszę bardzo, zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Oprócz tego, że mamy znak zapytania w powietrzu. O, proszę bardzo, tego bym się nie spodziewał. Powód? Nie wiem. O, się domyślam, ale dobra, mniejsza z tym. Takie błędy się zdarzają. Ale byłem w szoku, że pierwsze, co zobaczę na tej mapie, to błąd. No ale dobra, okej, nie ma problemu. Normalnie aż mi łezka poleciała chyba z radości. Jesteśmy na głównej gospie. Chyba tak, na głównej gospie, nie wiem. Zaraz się dowiemy, czy to jest główna gospa. Bo pierwsze, co zrobiłem, jak to zawsze na każdym sprawdzaniu, klikam tab, przerzuca mnie do pierwszej lepszej maszyny i jesteśmy w garażyku. Garaż bardzo ładny. Tak mi się podoba, że ażbym sobie takie coś chętnie wybudował normalnie na po sąsiedzku. Taki typowy garaż. Nie tylko na maszyny, ale też gdzieś tam, żeby podtrzymać sobie właśnie zboża. Ale jednakże tego miejsca mam za mało. Ale mniejsza z tym. Na razie to tyle. Lećmy, bo widać po maszynach, że troszeczkę chyba większa tu jest mapa. Tym bardziej patrząc po escape'ie, ale przyznam, że patrząc teraz na escape, widziałem wcześniej go, ale powiedzieć coś na sam początek, jest to mega zróżnicowana mapa pod względem pól i nie wiem, jakby to wam powiedzieć, klimatu, tak? Bo naprawdę można sobie stworzyć na jednej mapie parę serii. Przepraszam, parę gospodarstw czy parę serii na jedno wychodzi. Ale patrząc, że na tym obrębie mapy, no dobra, tym obrębie mapy, jak zwał, tak zwał. Na tym kawałeczku, czy nawet tutaj, bo też są małe pola, na tym kawałeczku można sobie zrobić fajną serię, gdzie są mniejsze maszyny, małe pola, mało roboty. Na tym kawałku, tu, no bo to też można tak połączyć, tu, te większe, czy tu, można już pojeździć większymi maszynami, więc można naprawdę zróżnicować sobie tą mapę i serię na tej mapie od pokroju 60-tek, 30-tek, aż po naprawdę maszyny po 200-250 koni. Jak nie więcej, no więcej to tak już przesada, ale takie 200-250 koni też może tutaj właśnie się bawić na takich większych polach. Więc szacun za naprawdę to zróżnicowanie, ale mniejsza z tym. Lećmy sobie dalej. Mamy kurniczek, mamy tutaj wiatkę. Może ona, nie, ona jest chyba oddzielna. Tak ładnie wygląda, że nie wiem. Czy ona jest z tym garażem, czy ona jest oddzielna, ale może być z tym garażem, bo jest ładnie przykręcone jakby do tego, więc nie zdziwiłbym się. Tutaj mamy pszczółki, tutaj mamy jakieś miejsce. Kolejny... Czemu lata... Czy ja mogę to kliknąć? Nie. Czemu kolejny raz lata znak zapytania w powietrzu? To jest też zastanawiające mnie, bo jest ich sporo. Czy ja to mogę wyłączyć? Bo ja nawet szczerze nie wiem. W ustawieniach aktywator informacji. Tak, aktywator informacji. To jest to. No dobra, no. Ważnie w farmingu jakoś zbytnio to nie potrzebuję. Ale też tego nie ma, dlatego tego nie miałem włączonego. Bin Michał. I tak szczerze, tu jest ta wiatka, ale nie przyszedłem. O, bo tu jest przyczepa, garaż z jednej i z drugiej strony. Wyjście mamy z tej strony. Original na jakieś tu pole. No dość spore. A tutaj mamy wyjazd z tych garaży, tak jakby to powiedzieć, tak, na tą stronę. Ok, idźmy sobie dalej zobaczyć. Ogólnie no w końcu mapa, już wiadomo, że to jest od Szarpiego, no to już na pewno to nie jest jakieś, brzydko mówiąc, gunwo, czy coś niegrywalnego. W końcu mapa grywalna, o to mi bardziej chodziło, że jaka ona by nie była, na pewno jest grywalna właśnie przez to, co wam przed chwilą mówiłem, że jest mega zróżnicowanie, jest to duży teren, duża mapa, więc się nie ma co tutaj dziwić, że no dużo rzeczy możecie tutaj zobaczyć, ale na pewno każdy detal będzie do upiększony i dopięty. No kurde, no, do ostatniego guzika, zobaczcie, tutaj jakieś fajne, o, chyba mamy znajdźki. Ta jest, dzięki serdeczne za znajdźkę i piękną pioseneczkę. Tutaj mamy jakieś gospodarstwo, tu mamy słupy. To nie są jakieś słupy wysokiego napięcia, chyba tylko jakoś inaczej się nazywają, ale może
dobrze trafiłem. Mamy bardzo ładny sklep Lewiatan. O, proszę bardzo. Więc już na plus. Tu oczywiście jakaś tam sprzedaż. No właśnie, jedno wyłączyłem, ale drugiego nie włączyłem, bo ja potrzebuję znaczniki stref interaktywnych dla pewności, żebym widział, co się z czym je. Piękny sklep, naprawdę szacun, znajdźka schowana, jakby ktoś szukał, pamiętajcie. Co my tutaj mamy? Mapa na konsolę? Dwie wioski dalej. Ja pierdzielę. Dobre, dobre, dobre. Ale najczęstsze pytanie, czy mapa będzie na konsolę. Kurna, kolejna fajna chałupka. Naprawdę zajebiście to wygląda. Jest to mega taki klimat wsi. No, w szoku jestem, bo mapa naprawdę klimatyczna. W końcu oddaje farming. Właśnie inaczej. Powiem wam szczerze, że ja zawsze czekam na takie mapy. Chciałbym, żeby każda mapa, która wychodzi, tak właśnie wyglądała, czyli była dopracowana, żeby ładnie wyglądały, żeby te efekty tutaj nawet na tym asfalcie, jakieś tam zieleninki, to są nawet jakieś duperele. Pozdrawiam Bolka, który mnie w tym momencie zaczepia, więc bardzo serdecznie. Lećmy dalej. Czy ja tu w ogóle mam sens biegnąć? Nie, bo tutaj, chociaż no dobra, mamy sens, bo tu jest bardzo ładny asfalt. Stary, jak świat, ciekawy, czy on jest dziurawy, czy jest efekt takiego nierównego asfaltu. Kurczę, no z jednej strony bym sobie to sprawdził, ale szacun, wrzosy, pięknie tutaj znaki są. No ciekawi mnie to. A może będzie jechał samochód? Nie, on jedzie normalnie, nie telepie go, chociaż naprawdę jakby się udało zrobić coś takiego, żeby było nierówno, chociaż nie, no musiałbym się przejechać ciągnikiem. Ale okej, popatrzmy sobie dalej na te pola, na budynki, które dają właśnie klimat. Wiele na takich mapach mówię, że brakuje nam klimatu budynków, klimatu wioski, że idziemy gdzieś tam przez drogę, ale nie ma tych statycznych budynków, które dają zawsze na plus jednak to, bo nie oszukujmy się, no idąc sobie wioską w życiu realnym, nie ma czegoś takiego, że są same pola i nie ma nawet jednego domu, tak? Wiadomo, że są takie miejscowości, gdzie jest dużo pól, ale jeżeli rozmawiamy o wioskach, no to w większości gdzieś tam te domy stoją. Czy my tu mamy sklep? Co my tutaj mamy? Mechanik. Tu mamy sklep z pojazdami, a tu mamy mechanika. Pierwszy raz chyba coś takiego mamy. Znaczy... O! Panie Darku, dziękuję, panie Darku tutaj. Każdego? Ej. Dzięki, Darku, jeszcze raz. Pan Darek, otwórz. Panie Darku, mechaniku, więc tu jak oczywiście u pana Darka, tutaj naprawiamy wszystkie rzeczy, tu możemy popatrzeć, co tu się dzieje. Znaczy Darek naprawia dużo maszyn, więc dzięki panie Darku za otwarcie tutaj drzwi. Czekaj. Ej, ale powinno być Darek, zamknij. Panie Darku, ja też zawsze jak gdzieś jadę, to zawsze mówię panie Darku, bym poprosił i pan Darek zawsze pomaga, więc bardzo fajna rzecz, ten mechanik tutaj jest na ogromny plus. Czekaj, czy ja znajdę jakieś minusy, bo te znaki zapytania to nie były minusy, tak by się ktoś pytał, po prostu nie wiem jak to działa, a ja miałem to włączone i pewnie tak to wygląda. Proszę bardzo, stomatolog, profilaktyka Wrzosy, ulica Świętego Lua. Jeszcze słyszę taką ulicę. Ale okej, idźmy do kolejnego miejsca. Jest znów jakiś tu piękny tam efekt, że gdzieś jest krzywa barierka. Tutaj ktoś bardzo ładnie ciągnie belę. Te znaczki... O, dobra, to już wiem, co my tu mamy. Piękna sprzedaż słomy w dużym miejscu. To mi się też... Ekoplac. To nie będzie tylko słoma. Tak mi się domyślą oczywiście. Bo tu będzie i kiszoneczka, i pewnie siano też. Ale fajnie, bo dużo miejsca, czyli dużo miejsca do wykręcania, jeżeli się przyjedzie jakimiś większymi maszynami. Tu jeszcze jakieś sadziki. No i duże pola. Wracamy, biegniemy sobie dalej. No na to... Boże, no... Nie dziwię się, bo żeśmy tak dzisiaj, ogólnie miał być na dzisiejszy dzień odcinek z serii singla, ale jako iż wyszła ta piękna mapa, no nie mogłem tego przełożyć na inny dzień, bo to jest bardzo ważna rzecz dla was, żebyście ją zobaczyli, żebyście jak najszybciej jednak sobie już ją zasysali i grali, bo moim zdaniem to będzie sztos. Tu pani przeszła, samochód ją przepuścił, bardzo fajnie. Tu mamy stację benzynową, Crepple Oil. Całkiem spoko, bo chyba można też coś zjeść, bo jak widać, tak, to pączuszki, chlebuszki chyba. Panie kochany, witam serdecznie. Czego tutaj nie ma? Czego tutaj nie ma? Oliwiareczka, piękna, Boże, ile się oliwiarką taką nabawiłem w życiu, to jest fajnie.
Jakieś kruasanty, jakieś duperelki. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. To mi się podoba. Czy ja mam sens jeszcze tam iść? Mogę tam iść. Chociaż jak się cofnę, to mam. Ale poczekajcie. Boże, przy tym jest cała góra mapy. Z jednej strony pójdźmy tędy. Pójdźmy tędy, zobaczmy jaki to jest klimat. Jak tutaj wygląda to wszystko. Dodatkowo, a na rondzie prosto. Dziękuję serdecznie. Żeby tutaj możemy pójść się dowiedzieć, czy są dodatkowe uprawy. A właśnie. A właśnie. A są dodatkowe uprawy? Jak już tak się zapytowujemy? Nie, chyba nie mamy. Bo tak to by tu coś mi mocno pisało, tak? Chociaż no po tym można sprawdzić. Nie, nie ma. Nie ma. Czyli tak gadali. Czyli na rondzie prosto. Dziękujemy. Ja by się ktoś pytał, ale dobre, dobre zapytanie. Od razu mogę sprawdzić, czy wszystko działa. Idźmy sobie tutaj. Zakończenie mapy. Fajne, jak ze starych dobrych czasów. Dużo tych właśnie wieżyczek elektrycznych. No dla mnie to są transformatory i liczę, że to tak się nazywa nawet w tej wersji zbudowanej. A tutaj mamy jakiś pierwszy in minus, czy to takie złudzenie optyczne? No bo to tak idzie takim trochę takim ząbkiem tutaj. Niefajnie. No taki ząbek to chyba idzie. No to tak małe, małe niedociągnięcie. Będzie update. Nie no, żartuję. Ale jednak no rzuciło się, znaczy nie powiem, że nie. Idziemy sobie drogą, bo idziemy sobie tak naokoło. Też wam pokażę, jak to wszystko tu wygląda. Tutaj mamy kolejny ładny dom. Boże, takie te stare klimaty tych domów, no coś pięknego. Wrócamy na mapę, bo ja muszę patrzeć, czy dobrze idę. Tak, no już nie będziemy szli do końca. Wejdźmy sobie w tą drogę, bo tu coś jest na pewno. Tutaj mamy bardzo fajne szlabany. W szlabanach mamy... nie mamy znaczników tych, no bo ja sobie to odpaliłem. A w ogóle nie pokazuje mi się te... Boże, ta planteka to jest złoto tutaj. Jeżeli chodzi o sprzedaż, bo domyślam się, że tu jest to sprzedaż, no bo tutaj jest ta ikonka. To jest tak zwany targ, chociaż on się nazywa tu pewnie Piureccy PHU. Proszę bardzo, pozdrawiam serdecznie Piureck. Rodziny Piurecki, chyba tak to się powinno powiedzieć. Dobra, mniejsza z tym. Ale okej, niechaj się tak nazywają. Idźmy sobie dalej. Pan do mnie coś powie? Niestety nie, pan Darek tylko z nami rozmawiał dzisiaj. Pani sobie tutaj chodzi. Nie no, te efekty to są coś pięknego. Ja naprawdę uwielbiam, jeżeli są na mapach. Kiedyś to dla mnie było dziwne, no bo myślałem, że to tylko gra, a kiedy zaczęli naprawdę ludzie robić realne mapy, to dla mnie to była podstawa właśnie, żeby były tam budynki statyczne, że nie można tam było robić, bo kiedyś w farmingu nie można było sobie budować i dla mnie takie właśnie coś w stylu budynków, które nie można nic zrobić, to po co taki budynek? A teraz, gdy sobie samemu można wybudować, to właśnie brakuje coś takiego i musi być takie coś, taki efekt wioski, bo bez tego ani rusz. Co my tutaj mamy? Czy my tu mamy jakąś gospodarkę? Tak, to mamy gospodarstwo i to gospodarstwo nie do kupienia, bo mamy tylko haczy. To jest to oryginalne, co my byliśmy, a tu jest to drugie gospodarstwo. Proszę bardzo, piękna, dobrze nam znana łobora, ale tu nic nie możemy zrobić, bo to nie jest nasze. Czy ja mogę tu chociaż wejść, panie Darku? I serio muszę kupić, żeby dostać się do tego miejsca? Nie mogę kupić. 200 tysięcy? Drogo, ale to jest aż hektar po powierzchni, ale chciałbym to kupić, więc ja sobie dodam te 200 tysięcy. Chętnie sobie kupię ten obszar, żeby nawet sprawdzić, czy to od tego właśnie zależy. Na łańcuchach mi tu otwierają pan Darko, ale ma pan kurna halę. No spora hala. Mnie zawsze ciekawiło, znaczy zawsze, no, zastanawiałem się właśnie mocno, ej, czemu nie mogę tutaj, że muszę do środka? Otwórz bramę, jak może jak otworzę to dopiero. Dziwne, bo nie mogę kliknąć tego przycisku o zwierzętach. No ale okej, no dobra, każdemu się zdarza. Idziemy dalej. Mamy silosy Unii, mamy dość dużą pryzmę, no ale to jest o wiele większa gospodarka, więc tu się nie ma nawet nad czym zastanawiać. Do tego jakaś tutaj wiatka, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą stronę, więc uciekamy. Ale fajnie, bo znów pomalowane w tym stylu, tak jak ja mam na serii singla, czyli kosteczka, bardzo ładnie wymalowana, zajebiście to wygląda, daj Boże więcej. Okej.
Cofnijmy się? Nie, pójdźmy sobie do końca tą drogą. Oj, ta droga jest krzywa trochę, więc polecimy sobie tutaj, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Tu jest jakiś las tam w oddali, zakończony, jako zakończenie mapy. Więc cofamy się z powrotem. Tutaj coś mamy. W lewo, potem tam obejdziemy i wrócimy tą główną, więc okej. Tu mamy kościół, idźmy sobie do kościoła. Mamy po 12. O, babka weszła do kościoła. A, nie mogę. Przepraszam. Czekaj, biją dzwony. Są znajdźki, są halogeny, więc w nocy pewnie na pewno mocno dzwonią. Tutaj nic ciekawego nie ma. Ale okej. Dobra, wyjdźmy z kościoła. Myślę, że coś tu będzie się działo. Ale może się coś dzieje, tylko tak jak mówię, no o jakichś wyznaczonych godzinach. Sklep Grosik. Trzeba wjechać do tyłu. I proszę bardzo, kolejne jakieś miejsce sprzedażowe. Jest to fajna sprawa, jest to Grosik, czyli już widzicie, kolejny sklep, który coś nam daje. Tak samo było Lewiatan, właśnie Lewiatan. Szukałem, kurna, przypomnienia jak nazywa się ten sklep. Dobra, lecimy sobie dalej. No zajebiście, no efekt, nie, no, klimat jest nieziemski na tej mapie. I to nie jest to, że ja teraz sprawdzam i to by było na tyle, ale naprawdę tu jest jeszcze dużo rzeczy do sprawdzenia, do obejrzenia, bo to na szybko nie da się tego wszystkiego ogarnąć. Co to jest w ogóle? To jest gospodarstwo? Nie, to jest handel z zwierzętami, Klimowicz Bis oraz Klimowicz Zielonki, więc tutaj kolejne nazwisko Klimowicz nam coś mówi, że będziemy mieli tutaj jakieś sprzedaże, handlarze i tutaj nic nie mogę z tym zrobić, nie mogę sobie wejść, ale tutaj mamy handlarza ładnie zaznaczonego. Tu coś jest i mówi nam to coś dziwnego, bo chciałbym to sprawdzić, co to za sprzedaż. A zielonka, czyli po prostu kiszoneczki, nie kuku. A Klimowicz Bis, czyli jako skup, dobra. Czyli tam to jest jako skup, a tutaj jest zielonka, czyli kiszoneczka, trawa, siano, słoma. Słoma na składzie drewna też jest, zauważmy. Więc to jest naprawdę dobra rzecz. Do tego na pewno dojdziemy. Pierwsze CPHU ma tylko mleko, ok. Rozumiem wszystko. Ja tu jeszcze się wrócę, bo tu jest ten skup, tu w tym miejscu właśnie. O, otwiera się bardzo ładnie. Tak, ja to przeleciałem przez to, bo mi tu nic nie wyskoczyło. Żaden. O, to tak tylko ma być, ok. Żaden znaczek, żaden efekt, nic kompletnie. Chociaż może jak ja wyłączyłem tamte te, poczekajcie. Nie to, nie to, tylko aktywator informacji, może to jak? Nie, to też mi się nic nie pokazuje, te znaki zapytania, czyli tylko to by były, ale okej. No dobra, lecimy sobie dalej, to wyłączamy, idziemy sobie na mapę, bo tak jak mówię, nie znam tej mapy, więc muszę ją oblukać, gdzie on chodzić. Fajnie, że jest ruch pieszych, naprawdę chyba wszędzie, gdzie się da. Jest ruch uliczny też w dużej ilości, pewnie po całej mapie jeździ, no ale tego to tam musiałbym sobie postać popatrzeć, ale domyślam się, że tak jest. Tutaj mamy wapnowanie i kamienie, domyślmy się, że to jest to, czyli gruz przyjmę oraz stacja wapnowania. Bardzo fajna rzecz, to mi się podoba, że gdzieś tam jakaś wirownia jest zrobiona, schowana i kamieniołomy, jak to mawiają. Idziemy sobie do głównej i tutaj już są te ogromne też pola. I wracamy się z powrotem. Zostaje nam teraz tak, muszę przejrzeć na pewno wszystko. Zostaje nam tylko sklep oraz pewnie skupy. A nie, składy drewna tu są. I no dobra, ale teraz pytanie, bo tu jest Klimowicz, a ja tam widziałem ten Bercik. Gdzie jest skup Bercik? Tu jest skup Bercik, tu jeszcze nie byliśmy. Właśnie. Właśnie, mówię, że zauważyłem kolejny skup, którego na pewno nie kojarzę, bo nie kojarzy mi się ta nazwa, żebym to sprawdzał. No okej, idźmy sobie. Kolejna fajna rzecz, zobaczcie, to jakieś takie wytarte, wyjeżdżone kawałki na asfalcie. Coś pięknego, że jakby się wyjeżdżało właśnie z drogi, czy to tędy mam iść? Tak, panie kochany, klimatycznie jakbym jechał normalnie w Stąpinowic, kurde. Tutaj w okolicach oczywiście tak mówię, bo też tak fajnie ciemno, tam też jest ciemno, bo drzewa blisko są drogi, więc no szacun, szacun. Jest to duża mapa, ale mega klimatyczna. Oj, naprawdę powiem szczerze, że no
Niejedną serię by tu się zrobiło. No ale dobrze. Hanys Drzew. Skupujemy drzewo wióry. Proszę bardzo. Pięknie to zrobione jest, tak inaczej. Ale wiadomo, wjeżdżamy, sprzedajemy co mamy posprzedawać, wyjeżdżamy. No tutaj z wyjazdami będzie ciężka jakimiś długimi zestawami. Ale sam ten przejazd, wjazd, że jest z innej strony drogi, naprawdę coś pięknego. Tu coś jeszcze jest. A tu jest sklep, dobra, stąd te maszyny są, dobra. Tu jest pięknie sklep zrobiony, chociaż osobiście wyjazd jest malutki. Jak na tak dość dużą mapę, to tutaj jest wąsko dość z wyjazdem. Osobiście mówiąc, naprawdę tak szczerze z ręką na sercu dałbym troszeczkę szerzej, ale klimat, no jak ta lala. No tutaj to drzewo na środku też to daje klimacik, ale będzie ciężko gdzieś tam się ruszać. No i dobra, na koniec jeszcze tutaj biegniemy niemiłosiernie na jakiś skup, na skup Bercik, gdzie panują unie, ogólnie dużo unii tutaj jest. Niech będzie unia jak najdłużej. Dobrze, co my tutaj mamy? No ładnie, wjeżdżamy sobie cudaśnie. Tu nic innego nas nie czeka. Ale zrobione wszystko picabello. No. Nawet zobaczcie, to jest, to myślałem się, że to jest malowane, więc to jest naprawdę szacunerio. Wymalowane, wyłożone. Coś pięknego, coś pięknego. Jak w życiu realnym, naprawdę jak w życiu realnym, więc ino się tylko cieszyć i dochodzimy do tej już drogi, gdzie byliśmy. Tu jest ten stomatolog, o którym żeśmy na samym początku gadali. Nie pamiętam kiedy, miałem ponad 20-minutowy odcinek ze sprawdzania map, bo naprawdę robi to przeogromną robotę w końcu i tak mówię, na takie mapy człowiek właśnie czeka, bo no bo to jest kurde, no coś pięknego, że idziesz, nie ma się do czego doczepić, jak widzisz jakiś jeden błąd, to jest minimalny, ale to taki wiecie, że on w ogóle nie ma z tym problemu, ale każda rzecz jest dopięta, no zobaczcie te płotki, no to jest taki klimacik, jakby to kiedyś Adam powiedział, ach te klimaty, więc no... No oszukujmy się, no coś pięknego, coś pięknego i życzę wam miłej gry, w końcu mogę powiedzieć, że życzę wam miłej gry na tej mapie, bo... Kawał dobrej roboty, oczywiście pozdrowienia dla Sharpiego za naprawdę super mapę i oby była tak grywalna jak niejedne w tym farmingu, ale w końcu, bo naprawdę ostatnio nie ma na czym grać i to mówię z ręką na sercu, więc tu będzie się działo, wy pobierajcie, bawcie się i życzę wam miłego weekendu, bo oczywiście lecimy pięknie. Z weekendem jest sobota, jutro zapraszam na posąsiedzku, więc i sobotę i niedzielę macie z pięknymi mapami na moim kanale. Dziękuję, pa, pa.